Dzień dobry, witajcie serdecznie na kanale centrumrowerowe.pl. Ja nazywam się Jan Piątkiewicz i dzisiaj opowiem Wam o nowej, w zasadzie po prostu najnowszej i najtańszej elektronicznej grupie napędowej do rowerów szosowych od Shimano, czyli o Shimano 105 Di2. Opowiem Wam dzisiaj o tym, co ta grupa sobą wnosi, jakie ma możliwości, jakie ma ograniczenia, jakie są jej plusy, jakie są jej minusy. Oczywiście dla osób obeznanych z tematyką rowerową, z tematyką szosową, ale nie tylko, bo grupy elektroniczne to też napędy do rowerów górskich. Elektronika nie jest niczym nowym. Elektronika Shimano, czyli system, który nazywamy jako Di2, istnieje na rynku już od kilkunastu lat. Pojawił się na początku jako grupa szosowa Shimano Durace już kilkanaście lat temu. Od tego czasu jeździ w dziesiątkach, jak nie w setkach tysięcy rowerów. Jest to naprawdę bardzo dobrze znany, bardzo dobrze przetestowany i bardzo dobrze dopracowany system, który z generacji na generację rozwija się, coś zmienia. W zeszłym roku, w 2022 roku, gdzieś w okolicach wakacji, Shimano zaprezentowało nowy, najtańszy wariant swojej elektroniki, czyli elektroniczny wariant grupy Shimano 105. To jest premiera, która miała miejsce chwilę po topowych grupach, bo na początku Shimano pokazało nowe generacje grup Shimano Durace i Ultegra. To bardzo ważne premiery, ponieważ w tych nowych grupach po raz pierwszy napęd szosowy Shimano zyskał 12-biegową kasetę oraz bezprzewodowe klamkomanetki. Więc kiedy było wiadomo, że pojawi się też 105 elektroniczna, było wiadomo, że wraz z tą 105 pojawi się parę nowości, więc zacznijmy od dwóch najważniejszych rzeczy, które powinniście wiedzieć, jeżeli chodzi o nową 105 elektroniczną i czym ta 105 elektroniczna różni się od tradycyjnej mechanicznej 105, którą dalej na rynku możecie znaleźć. Różnice dwie są największe. Jedna oczywiście jest taka, że jest to grupa elektroniczna, czyli za zmianę biegów odpowiadają silniczki umieszczone w przedniej i tylnej przerzutce oraz centralna bateria umieszczona w sztycy, która nam to wszystko zasila. Druga najważniejsza różnica jest taka, że w porównaniu do grupy mechanicznej 105 elektroniczna oferuje nam też 12-biegową kasetę. Co jest ważne? Bardzo ważne jest to, że ta nowa grupa i te nowe kasety 12-biegowe pasują do starych bębenków kół, które były przystosowane pod kasety 11-biegowe. Czyli jeżeli na przykład macie stary rower albo stare koła i chcecie sobie w nim wymienić grupę na Shimano 105 Di2 albo w drugą stronę, kupiliście nowy rower, ale macie na przykład stare koła, no to nie ma problemu, koła z poprzednich generacji bębenków Shimano będą pasowały do nowej 105 Di2, mimo tego, że jest ona 12-biegowa. O elektroniczności już mówiłem. Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, która dla wielu osób była czymś ciekawym przy okazji premiery poprzednich, w zasadzie najnowszych grup Durace i Ultegra, a także rzeczą, która okazała się też częścią nowej 105 Di2, jest to, że klamkomanetki w nowej 105 są bezprzewodowe. Czyli tutaj klamkomanetki nie są połączone kablami z resztą systemu. Czyli tak naprawdę kabelki w tym systemie, w tym rozwiązaniu dotyczą nam połączenia z baterią, która mieści się w sztyce, pomiędzy przednią a tylną przerzutką. I całością systemu rządzi w ogóle tylna przerzutka. W tylnej przerzutce jest port do podpinania kabelka do ładowania systemu. Przednia część roweru, klamkomanetki są niezależne, są bezprzewodowe, są zasilane bateriami, które wymieniamy zdaniem Shimano co 3,5, a nawet 4 lata. Co więcej, tu jest największa różnica też, jeżeli chodzi o klamkomanetki w porównaniu z grupami wyższymi, czyli w porównaniu z Ultegrą i Durace'em, ponieważ Ultegra i Durace oferują nam również możliwość podpięcia klamkomanetek po kablach, a tak naprawdę największym plusem tego rozwiązania jest to, że w przypadku wyższych grup, czyli Ultegry i Durace'a, możemy jeszcze do klamkomanetek dodatkowo podpiąć dodatkowe przyciski, tak zwane przyciski sprinterskie, czyli przyciski, które można umieszczać w różnych częściach kierownicy po to, aby na przykład mieć na górnym chwycie albo na dolnym chwycie możliwość szybkiej jeszcze zmiany biegów. 105 Di2 nie daje nam tej możliwości, klamkomanetki są wyłącznie bezprzewodowe i nie dają możliwości dołączenia tych przycisków sprinterskich. Co więcej, jest jeszcze jedna różnica.
W przypadku klamko manetek 105 DI2 nie ma dodatkowych przycisków, które znajdują się w Ultegrze i w Durace, które są umieszczone w górnej części klamko manetek, które w tych wyższych grupach służą na przykład do obsługi funkcji licznika, jeżeli on jest sparowany z napędem. Tutaj tych dodatkowych przycisków nie ma. Natomiast sama budowa klamko manetek, ergonomia, wykonanie jest na tym samym poziomie. To są naprawdę bardzo wygodne, a moim zdaniem najwygodniejsze klamko manetki, jeżeli chodzi o dotychczasowe generacje napędów Shimano. One leżą w dłoniach tak samo jak Ultegra, leżą w dłoniach tak samo dobrze jak Durace i to jest bardzo fajne i tak samo zmiana biegów odbywa się w tak samo wygodny sposób. Przyciski w porównaniu z poprzednimi grupami są większe, są łatwiej dostępne. Jeżeli obsługujemy napęd na przykład w rękawiczkach, to faktycznie to kliknięcie jest pewne i daje nam takie poczucie pewności, że bieg faktycznie został zmieniony, że został przycisk wciśnięty. Co jest ważne, co jest ciekawe, nowe klamko manetki, w ogóle nowa grupa 105 DI2 nie ma systemu ServoWave, czyli jeżeli chodzi o budowę hamulców, jest on bardziej tradycyjny. Tutaj nie ma systemu ServoWave, który powoduje w wyższych grupach to, że tak naprawdę troszeczkę inaczej pracuje klamka, przez co ta kompresja płynu hamulcowego odbywa się szybciej, jest taka bardziej natychmiastowa reakcja hamulców. Tu mamy jeszcze tradycyjne klamko manetki bez systemu ServoWave, natomiast zaciski hamulcowe i tak uważam, że w połączeniu z klamkami działają bardzo dobrze. Tutaj w przypadku tego konkretnego roweru są założone tarcze Durace, natomiast Shimano też pokazało nowe tarcze 105, które standardowo z tym napędem występują. Przejdźmy troszeczkę dalej, przejdźmy do napędu konkretnie. Przednia przerzutka to jest część, która też różni 105 od Ultegry i Durace'a, ponieważ przednia przerzutka w 105 DI2 bardziej nam przypomina to, co znamy chociażby z poprzedniej Ultegry, czyli dla użytkownika najważniejsze jest to i najbardziej odczuwalne jest to, że ta nowa przednia przerzutka nie jest tak szybka jak przednia przerzutka w nowych generacjach Ultegry i Durace'a. Nie zmienia biegów z przodu tak szybko. Zmienia na poziomie, który znamy na przykład z poprzedniej Ultegry, czyli dalej jest to bardzo precyzyjna, bardzo pewna zmiana biegów, ale faktycznie w nowych topowych grupach Shimano sprawiło, że ta zmiana biegów z przodu odbywa się szybciej. Jeżeli chodzi o korbę, dostępne są wyłącznie dwa warianty, to też jest różnica od tych topowych grup, czyli mamy korby w wariancie 52-36 i korby w wariancie 50-34. Nie ma tego takiego bardziej wyczynowego, bardziej sportowego wariantu. Tutaj Shimano postawiło na warianty, które ich zdaniem były najczęściej wybierane przez amatorów, no bo 105 DI2 jest grupą, która została stworzona z myślą o osobach jeżdżących bardziej rekreacyjnie. W ogóle jeżeli chodzi o konfigurację napędu, to również z tyłu, jeżeli chodzi o kasetę, mamy dostępne tylko dwie opcje, czyli dalej kasety są taktowane od 11 ząbków, nie tak jak w SRAMie od 10 i mamy warianty 11-34 i 11-36. Warto zwrócić uwagę, że nowa tylna przerzutka Shimano 105 DI2 obsługuje już kasety do 36, więc możecie mieć naprawdę niesamowicie lekkie przełożenia w tym rowerze. Prawie gravelowe bym powiedział, natomiast taki jest trend faktycznie osoby, które mają być użytkownikami tych napędów. Zdaniem Shimano potrzebują lekkich przełożeń i dzięki temu, że mamy tutaj połączenie dużego zakresu dostępnych biegów jednak z 12-biegową kasetą, no to w praktyce ma to oznaczać, że te przeskoki pomiędzy poszczególnymi biegami mają nie być tak duże. Tak twierdzi Shimano. Tylna przerzutka, tak jak mówiłem, jest centrum sterowania wszystkiego, czyli do niej podpinamy kabel ładujący. Jeżeli chodzi o ładowanie, no to tutaj wszystko zależy od tego, w jakim terenie jeździcie, jak często zmieniacie biegi, jakie są temperatury na zewnątrz, natomiast trzeba się liczyć z tym, że nawet w takich warunkach jak tutaj, kiedy ostatnio testowałem tą grupę w dużych górach, gdzie bardzo często zmieniamy przerzutkę z przodu, a to akurat jest bardzo energochłonny element tego napędu, no to te ponad 1000 km na jednym ładowaniu spokojnie przejedziemy. W warunkach takich bardziej płaskich, gdzie rzadziej zmieniamy biegi z przodu, te przebiegi da się nawet podwoić, a są i osoby, które potrafią zrobić nawet prawie 3000 km. Znałem osoby, które twierdziły, że nawet więcej na jednym ładowaniu. Oczywiście ładowanie odbywa się po prostu poprzez podpięcie kabla do zwykłej ładowarki. Co ważne, kabelek jest uniwersalny pod USB, czyli mamy z jednej strony port do wpięcia do przerzutki, który oczywiście jest typowy dla Shimano, natomiast z drugiej strony kabelek wpinamy do dowolnej ładowarki, na przykład telefonowej. Czy Shimano 105 DI2 to rewolucja? Tego bym nie powiedział, raczej jest to konsekwencja tego, co Shimano robi od dłuższego czasu, czyli sprowadzanie swoich topowych technologii do coraz niższych grup cenowych. Warto też zwrócić uwagę na to, że ten napęd już stopniowo trafia do coraz tańszych rowerów, a także jego dostępność na rynku detalicznym jako osobnej grupy napędowej też jest coraz większa, a także spada cena tego
napędu. Na razie też w ogóle mamy ciekawą sytuację na rynku, czyli nowa 105 DI tu jest grupą 2x12, a tymczasem dalej dostępna jest mechaniczna grupa 2x11. Czy powstanie nowa mechaniczna grupa pod 2x12? To jest kwestia dyskusyjna. Są pewne głosy mówiące, że tak, ale wszystko okaże się z czasem. Dowiemy się, kiedy zobaczymy nową generację mechanicznej 105, która zobaczymy, czy i kiedy się pojawi. Tyle. Jeżeli chodzi o 105 DI, to możecie zwrócić uwagę na to, że jest ona dostępna w coraz większej ilości rowerów dostępnych na centrum rowerowe i również komponenty do tej grupy też już powoli można kupować. Póki co dziękuję Wam, mam nadzieję, że informacje te się przydały. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o nowej elektronicznej grupie od Shimano, czy ona Was zainteresowała i czy uważacie, że to pójdzie jeszcze dalej i czy może elektronika będzie schodziła do jeszcze niższych grup napędowych, czy to dobrze, czy źle. Póki co dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!